21 nowych parkometrów ma pojawić się w strefie płatnego parkowania w Kępnie. Spółka Projekt Kępno ogłosi wkrótce drugi przetarg na nowe urządzenia do poboru opłat. Przetarg pierwszy został unieważniony. Pierwotnie na terenie Kępna było 40 parkometrów. Z upływem lat ich ilość zmalała do 28. Ten obszar, który obecnie jest zajęty pod strefę płatnego parkowania, zdołamy obsłużyć przy pomocy 21 parkometrów. To są oczywiste oszczędności, bo każdy parkometr tych około 20 tysięcy złotych kosztuje. Obecne parkometry ulegają coraz częściej awarii. Nasilają się one zwłaszcza pod wpływem wilgotności i niskich temperatur w okresie jesienno-zimowym. Wiadomo także, że nowe parkometry będą dostosowane bardziej do aktualnych potrzeb społecznych. Postanowiliśmy też, że będą to parkometry, które będzie można monitorować i zarządzać nimi przez internet, że będzie konieczność identyfikacji zaparkowanego pojazdu za pomocą numeru rejestracyjnego na bilecie i będzie istniała możliwość zapłaty kartą płatniczą i wreszcie, że firma, która nam te parkometry sprzeda, będzie musiała udzielić nam długi, bo aż 4-letniej gwarancji na zakupione urządzenia i w tym okresie sprowadzić serwis gwarancyjny. Największe wpływy do kasy strefy są w grudniu, październiku i kwietniu. Najsłabsze to styczeń i luty. Średnio co miesiąc kierowcy zostawiają w gminnej kasie od 45 do 61 tysięcy złotych opłaty parkingowej. Czy zwolnieni będą z takiego obowiązku w soboty? Przypomnijmy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał niekorzystny wyrok m.in. dla gminy Kępno. Orzekł, że sobota nie jest dniem roboczym i w taki dzień nie powinny być pobierane opłaty. Gmina Kępno złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu, ale nie była ona jeszcze rozpatrywana. Zdaniem burmistrza Kępna wiele miast nie dostosowało się do wyroku sądu. Niektóre miasta, tak jak na przykład Poznań, nadal pobierają i pobierały opłatę. Chcemy być miastem schludnym, gdzie jest ład, porządek, gdzie jest czystość, gdzie jest zachowane bezpieczeństwo pieszych i poruszających się samochodami. Nie wyobrażam sobie wolnych soboty, jak będę musiał, to tak będzie, że nie będzie pobierania opłaty parkingowej, bo wtedy będzie totalny bałagan na kępińskim rynku, bo samochody, miejsca parkingowe zostaną zastawione przez właścicieli sklepów i przez ich pracowników. A te miejsca mają służyć, po to jest opłata, żeby jadę na rynek, załatwiam, kupuję, odjeżdżam, żeby była rotacja miejsca, a nie żeby to miejsce przez 8 godzin było zastawione jednym samochodem pracownika sklepu czy też danej instytucji i uniemożliwiało temu, co ma coś do załatwienia, do zakupienia w tym czy w czasie na terenie kępińskiego rynku, żeby to miał uniemożliwione. Spółka Projekt Kępno przygotowała specjalną petycję. Ja zwróciłem się do Senatu i zaproponowałem zmiany jednego słowa w ustawie o drogach publicznych, tam gdzie jest zapisane, że opłaty można pobierać w dni robocze, żeby słowo robocze można zamienić na słowo powszednie. Jeżeli taka zmiana zostałaby dokonana, to wówczas parkowanie w sobotę byłoby jak najbardziej legalne. Natomiast o tym, czy taka opłata ma być pobierana, czy strefa ma funkcjonować w soboty, to rozstrzygaliby radni w danej miejscowości, w danym mieście. W Polsce nie jest zdefiniowane pojęcie słowa dzień roboczy, a dokonuje się tego poprzez różne wykładnie sądowe.